Rok 2017 był rokiem przełomowym pod wieloma względami. Jeden z tych względów to jest, że ilość incydentów, zresztą to jest trend coroczny, ilość incydentów nam wzrasta i ta dynamika jest olbrzymia. Natomiast dwa, pojawiły się inne wektory ataków, czyli zdominował rok 2017 kryptolokery WannaCry i Petya, które zebrały żniwo, jeśli chodzi o przestoje czy utrudnienia dla firm w ich działaniu. Z naszego badania wynika, że tylko 8% firm, które przebadaliśmy, spełnia kryterium dojrzałości cyberbezpieczeństwa. No i to nie jest za dużo, tak? Natomiast trzeba powiedzieć, że z roku na rok jednak ta dojrzałość firm rośnie i to, co obserwujemy już na rynku, coraz więcej firm myśli o tym, żeby zatrudniać osoby, które zajmują się cyberbezpieczeństwem i żeby inwestować w zabezpieczenia. 44% polskich firm odniosło straty finansowe z tytułu incydentów bezpieczeństwa. Należy też również zauważyć, że 21% spółek odnotowało incydenty związane z szyfrowaniem dysków i złośliwym oprogramowaniem, które prosiło właśnie o wpłacenie środków pieniężnych w celu odblokowania tego typu zasobów. Wiele firm skupia swoją uwagę w tym momencie na rozwoju nowych technologii. Czy to jest zastosowanie dronów w ich działalności gospodarczej, robotyka, sztuczna inteligencja, big data, chmura obliczeniowa i świetnie, ale widzimy, że cyberbezpieczeństwo za tym nie nadąża. Czyli chociażby wskaźnik wydatków na cyberbezpieczeństwo to tylko 3% budżetów IT. To jest około 3 razy mniej niż w grupie porównawczej Europy Zachodniej i światowych.